Siemaneczko, witajcie kochani w kolejnym odcineczku. A dzisiaj wielki dzień, dzisiaj jest wesele, ślub. Zobaczymy, jak to nam się tutaj przełknie, że tak powiem. Czy się coś nie wydarzy niezapowiedzianego. Więc let's go. Królowie Dawer i Atany zawierają traktat sojuszniczy. O, nawet nie zdążyłem przeczytać. Widzę stoły porozkładane. Och! A, to chyba nasza córka jest, z tego co widzę. Nienawidzę tej sukienki. A, czy jednak był zły wybór? Ehe. Jestem przytłoczony pięknem mojej obecnej tu nowej żony. Będę zadowolony z jej towarzystwa, jestem pewien. I cholera. Czy on się upił? Czy ktoś może pomóc młodemu księciu? To jedynie nerwy, to wszystko. Och, nie ma potrzeby, wstałem. Jak mówiłem, zgromadzeni, moja żono, tak, wypijmy za to. Wybacz mi, ojciec powiedział, że powinienem wygłosić jakąś mowę. Nie byłem pewien, co powiedzieć, mam nadzieję, że cię nie obraziłem. Wyglądasz... Cóż, to duża sukienka. Och... Nie pozwoliłbym ci poślubić kogoś nieodpowiedzialnego. Wiesz o tym, prawda, Lord Sulia? Trochę niezdarny. Nie da się ukryć, ale z tego wyrośnie. Wasza wysokość. Mężczyźni zradowi. Nie udało ci się pozbyć ich posterunków. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Ja pierdzielę, to będzie kosztowne. Napadnięto pobliską wioskę. Porwali dzieci kowala. O, w mordę jeża. No tak, czyli nie ma możliwości, żebym zajął się tym teraz, w tym momencie. Widzę, okna są zasłonięte. Zajmiemy się tym później. To chyba będzie jedno z lepszych rozwiązań. Wyślę generała, jak tylko będę miał czas. Tak jest, wasza wysokość. Aha, i minus dwa. Będę się zbierał, jeśli pozwolicie. Talis? Jeśli chodzi o Radovian, to przepieczętowuję umowę, Eryk. Dostajesz armię, ja mam pełen dostęp do archiwum. Nie byłem pewien, czy uszanujesz moją ofertę, Eryk. Jestem słownym człowiekiem. Cóż, chyba tak. Impreza trwała w najlepsze, wszyscy byli zajęci jedzeniem, wyszukiwaniem potraw i... Kurde, to za krótko się wyświetla. Szukałam go wszędzie. Przeszukałam każdy garnek, nawet w kuchni. Nie martw się, znajdziemy go, Cedani. Ta sałatka wygląda zaskakująco smakowicie. Kurde, ten ślimak będzie w którymś daniu. Czy to kaladurski przepis? Spójrz tylko na tę sukienkę. Zastanawiam się, jak młody książę znajdzie cokolwiek spośród tego bałaganu. Te ślimaki są wyjątkowo niedogotowane. Tfu! O kurna macie, jednak tam będzie ten ślimak. Jakie ślimaki? To nie jest część menu? Plamka! Impreza toczyła się w najlepszy, gdykolwiek się spodziewał. Niż kiedykolwiek by się ktoś spodziewał. Słuchaj, myślę, że zmarnowałem... Ech... Spędziłem wystarczająco dużo czasu z gośćmi.
naprawdę muszę wrócić do archiwów, więc jeśli nie masz nic przeciwko, pójdę już, Eryk. Talis? Ha! Wasza wysokość! Idziesz tak wcześnie? Toast! Toast! Wypij z nami! Przynajmniej jeszcze jeden! Widzisz? Idealnie na czas, wasza wysokość. Ech, czy po tym będę mógł mieć trochę spokoju? Za młodo parę. Aha. To znaczy aż nieszczęsnego toastu. Aż do nieszczęsnego. Ech. Czy on się właśnie pochorował? Eryk, zrób coś. Wezwij lekarza. Wyślijcie po lekarza. No co tak stoicie, idioci? Słyszeliście króla? Ruszać się. Aha. Talis runął na ziemię, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. On nie jest... Czy on... Ojcze? Wasza wysokość? Ojcze? Czy mamy wesele i pogrzeb? Ja... Jak mogłeś? Eryk, jak mogłeś na to pozwolić? Eryk, ugościłeś nas w swoim zamku, za co jesteśmy wdzięczni, ale to? To się nam w głowach nie mieści. Jako gospodarz powinieneś poniosłeś porażkę i jesteś odpowiedzialny za wydarzenia dzisiejszej nocy. Talis, król Atany, nie żyje. Iwo, jesteś jedynym synem Talisa. Nie masz wyboru, musisz wziąć na siebie ciężar korony. Śmiało, Iwo. O kurde. Eryk, nie mogę w to uwierzyć. Nie zostawiasz mi wyboru jako nowy król Atany. Moim pierwszym rozkazem jest... wstrzymać armię, który obiecał ci mój ojciec. Eryku, królu Daver, jesteś odpowiedzialny za śmierć Talisa. Chyba, że... innemu zostanie... udowodniona wina podczas sądu królewskiego. Do tego czasu Daver nie otrzyma wsparcia od Atany. O, Lorsulia, spakuj swoje rzeczy, zabieramy mojego ojca do domu. Czekaj, nie możesz tego zrobić. Wasza wysokość, ślub się skończył. Śluby zostały złożone, małżeństwo zostało zawarte. Miej odwagę, kochanie. Wow. Takiego czegoś się nie spodziewałem. Miało być wesoło, szczęśliwie i tak dalej, a zakończyło się tragicznie, można powiedzieć. O lololo. No. Twoje królestwo posiada agentów do wynajęcia. Będę oni wymienieni tutaj. Aby agent był dostępny w następnym tygodniu, musisz mu zapłacić. Aby zatrudnić agenta, kliknij przycisk z jego imieniem. Koszt zostanie dodany do podsumowania. Okej. Okay. Zapisz, kontynuuj. Tydzień 10. I to wszystko, co pamiętam, wasza wysokość. Biorąc pod uwagę, ile wypiłem tamtej nocy, to niesamowite, że w ogóle coś pamiętam. Z pewnością musisz pamiętać. Zauważyłeś coś podejrzanego? Może ktoś przechadzał się tam, gdzie nie powinien? Lady Lena wpatrywała się w sukienkę Lorsuli nieco zbyt intensywnie. Moim zdaniem, ale obawiam się, że nic więcej. I cieszymy się, że twoja córka została odnaleziona, cała i zdrowa. Myślę, że przepytaliśmy wszystkich gości, wasza wysokość. I nie usłyszeliśmy nic podejrzanego. Żołnierze Talisa stanowili główną część naszej armii. Rozwiązanie sprawy morderstwa z pewnością przekona Iwo, by pomógł nam w bitwie. Ktokolwiek otruł Talisa, musiał zaplanować to z najdrobniejszych szczegółach. Jeśli wpadniecie na jakiś trop, dajcie mi znać, wasza wysokość.
Talis nie był niczym im ulubieńcem, ale trzeba mieć bardzo dobry powód, aby zamordować króla Atany. Nie możemy jednak stracić z oczu naszego głównego celu. Radovia nie będzie czekać, aż to rozwiążemy. W tej sytuacji nie powinniśmy polegać na armii Talisa, Ivo. Musimy szukać pomocy u innych lordów, na wypadek gdybyśmy nie byli w stanie przekonać Ivo na czas. Co do armii, będziemy musieli nawiązać kontakty z okolicznymi lordami, zebrać sojuszników, podpisać traktaty. Wygląda na to, że znaleźliście się w niezłych opałach, wasza wysokość. Ciągle tu jesteś? A jeśli rozmawiamy o sojusznikach, traktatach i tak dalej, mam potężną armię czekającą na rozkazy. Mogę też dorzucić trochę złota, zapasów, żeby wam pomóc. 230 ludzi i 6 złota. Ach, nie jest to dużo. Gdzie jest haczyk? Zakładam, że chcesz coś w zamian. Lurs Spendle, wasza wysokość. Że co? Przestał dostarczać przyprawy moim wspólnikom w Bronze. Kurkuma, kminek, anysz, jedzenie. Bez nich jest paskudnie nijakie. Przekonajcie Lursa, aby wznowił dostawy, a moi ludzie pomogą wam w walce, wasza wysokość. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, wasza wysokość. No i to jest dobry początek. Powinniśmy zaprosić Lursa, zorientować się, co możemy zrobić. Na mapie zaznaczyłem też obszary warte uwagi. Dobrze byłoby je sprawdzić. Może znajdziemy jakieś złoto. O, gołąb w końcu przyleciał. Nie wiemy, kiedy zjawi się tu Radovia, ale musimy jak najszybciej rozpocząć przygotowania do bitwy. W naszym tygodniowym podsumowaniu odnotowałem rzeczy, które możemy zrobić, wasza wysokość. Powinniśmy być w stanie odmówić zapłaty naszym agentom. Odmówić? Powinniśmy być w stanie odmówić zapłaty... Co, że co? Nie możemy oczekiwać, że będą pracować, jeśli im nie zapłacimy, ale wtedy przynajmniej możemy zaoszczędzić nieco złota. Utrzymanie naszej armii będzie również kosztowało nas zapasy. Od teraz wszystko będzie jeszcze trudniejsze, wasza wysokość. Och, a oto petenci. Może sługa rozjaśni nieco sprawę. Ja pierdzielę. No i się wątki nam tu posypały. Dobra, sojusznicy. Otwórz mapę, klikając poniższy przycisk mapa. Aby wysłać agentów, by zbadali lokalizację, wystarczy wybrać daną lokalizację i kliknąć na ikonę lupy. No dobra, tu widzę, mamy 3. Na razie tu nic więcej nie ma. W sumie dość spora przestrzeń tu jest. Ale dobra, to będziemy wysyłać na koniec. Generał, bankier, o Jezu, znowu bankier, wieśniak. Chociaż nie wiem, czy on przypadkiem zapłatę z tymi, z tą całą suknią nie chce. Ani śladu Radovian w zachodnim posterunku, wasza wysokość. Ale znaleźliśmy piekielny bałagan? Zostawili złoto i zapasy. Musieli się spieszyć. Dobra, dwie sztuki złota i dwie sztuki zapasów. Powinniśmy zobaczyć, co się dzieje z tymi przyprawami. Czy chcecie zaprosić Lursa, wasza wysokość? Pewnie. Zaprośmy go. Wystarczy otworzyć panel sojuszników, wasza wysokość. Stamtąd można zaprosić Lursa. Dobra, weźmy. O, ile tu ich mamy? Niektórzy lordowie dostarczą dodatkowe złoto lub zasoby oprócz swojego wojska. Propozycje lordów są pokazane po prawej stronie ich profilu. Dobra, tu widzę, jest Jovan, Lena, Vialit, Noaxy, Lurs. A, i jest Eton. Czyli Eton, tak jak było, 6 sztuk złota i 230 wojska. Talis tu widzę jest... Aha, okej. Okay. A, Ivo się pojawił. Okej. Okay.
Dobra, tutaj jest tak. Lurs 00200 woja. Okej. Okay. Czyli te zasoby takie... powiedzmy, że są. Ale dobra, Lurs. Zaprośmy go. Gąb poleciał. Ale cały czas jest. Dobry jest. O, dobra, bankier. Spotykamy się ponownie, wasza wysokość. Smutne, co spotkało króla Talysa, naprawdę. Ale mimo wszystko powinniśmy przejrzeć naszą umowę. Tak jak ustaliliśmy z królową Arelią, pokryliśmy koszty sukni. Ponieważ nie jest to wasza pierwsza pożyczka, będę musiał dodać opłatę w wysokości 10 sztuk złota do kwoty całkowitego długu. Wiedziałem, że to był cholera jasna zły pomysł. Nie to, że zadłużymy się, to jeszcze córce się praktycznie ta suknia nie podobała. Zły wybór. Razem dług wynosi 60 sztuk złota. Ja pierdzielę. Jak zwykle wszystko spłaca się w tygodniowych ratach po 10 sztuk złota. Czyli 6 tygodni. Dziękuję ci. Ach, dzieciaki w dzisiejszych czasach, czego byśmy dla nich nie zrobili? Czy jest jeszcze coś, w czym mogę pomóc? I tak już za dużo masz. Na razie tyle. To na razie wszystko. Bank we Florencji zawsze chętnie pomoże. Czyli tak, suknia kosztowała 50, dodali 10 i dlatego jest 60. Sługa i wieśniak. Wzywałeś mnie, wasza wysokość? Powiedz mi, co się stało podczas nocy weselnej. Ja nie wiem, wasza wysokość. Ja tylko przynosiłem tylko jedzenie i napoje. Tak jak mi powiedziano. Ja bardzo mi przykro, wasza wysokość. Przysięgam, nic nie zrobiłem na bogów. Proszę, nie każcie mnie, przysięgam, nie wiedziałem, że te napoje są zatrute. Ja wziąłem je tylko z kuchni i zabrałem na ceremonię. Przysięgam, nie wiedziałem, wasza wysokość. Chłopcze, przestań płakać i powiedz mi coś pożyteczniejszego. Czy widziałeś kogoś podejrzanego kręcącego się po zamku? Nie, wasza wysokość, nikogo nie widziałem, proszę. Puść mnie, obiecuję, że nic nie zrobiłem. Ale... Strażnik Lochów może coś wiedzieć. Wspomniał, że widział kogoś tamtej nocy w piwniczce z winami. Nie wiem nic więcej, przysięgam. To chyba zawęża nasze poszukiwania. Możesz odejść, ale nie opuszczaj Dawar do czasu zakończenia sądu królewskiego. Dziękuję, wasza wysokość. Okej. Wieśniak. Wasza wysokość, mój syn. Hańba z tej rodziny. Wysłałem go, żeby zabrał trochę chrustu w lesie. Okazało się, że jest zbyt głupi, by znaleźć drogę do domu. Myślicie, że możecie nam pomóc go znaleźć? Znaczy, nie ma pośpiechu. Nie. Nie będziemy zabierać, znaczy ten, generała na 2 tygodnie. 700 sztuk złota. Też nie za bardzo, bo teraz tak, mamy 22. 10 na pewno musimy zwrócić. 10 zwrócić. Czyli będziemy mieli 12. I nie wiem, czy przypadkiem od tych 12 jeszcze nie powinienem odliczyć dla generała. Dobra. Lecisz. Jestem pewien, że jego ludzie pomogą wytropić twojego chłopca. Oj, przemówię temu małemu nierobowi do rozsądku. Oczywiście, jak go znajdziemy. Dobra. Mam nadzieję, że tym razem dobrą decyzję podjęłem. A co tu mamy? Chory ojciec. Uszkodzenia po powodziach. W miarę możliwości powinien naprawić. A, no właśnie. Czyli teraz jeszcze tamto jest. Złoto na buty.
Zgabiony syn próżniaka, Lorsulia. To będzie gdzieś pod koniec. Mimo, że Lorsulia początkowo była urażona tym ślubem, przyszła i spotkała się z ojcem, by pożegnać się z nim. Okej, okay. Zadani. To już wiemy. I tu też wiemy, dobra. Wstajemy, królu. Co my tu mamy właśnie? Bo tu może coś się nowego pojawiło. Co prawda na razie tu nic nie widzę. Tarcza tavern. Miecze, miecze, miecze. Nie, tutaj nic. Roślina. Aria przekonała mnie, bym wstawił tu kilka roślin. Dobra. To sprawa, że miejsce wydaje się bardziej przyjazne. Nie jestem pewien, czy to dobrze, czy źle. Dobra. Też nie jestem pewien. Dobra. Mamy raz, dwa, trzy i cztery. Izba rady, ogrody, lochy. A, i tu widzę też mamy. Sala tronowa. No dobra, ale to po kolei. Tak, ojcze. Tak, ślub nie poszedł zgodnie z planem, prawda? Nie, to co się stało było okropne. Ślub przebiegał dość dobrze, do czasu. Chociaż sukienka Lorsuli była raczej żenująca. Nie mogę uwierzyć, że wybrałeś się dla niej. Nigdy nie pozwolę ci wybierać mojej sukienki. Starałem się jak najlepiej wybrać coś ładnego. Myślałem, że jej się spodoba. Matce się chyba podobała, prawda? Uważaj na siebie. Nie rób żadnych głupstw, Azalia. No dobra. Faktycznie matce się podobało. Córce się nie podobało, więc... Tak na dobrą sprawę, ona powinna wybierać. No ale cóż. Dobra, co my tu mamy? Aha. Nasz kartofelek. Wasza wysokość? Wszystko w porządku, Cedani? Wydarzenia ostatniego tygodnia były dla nas wszystkich bardzo stresujące. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Jak ktoś mógł zjeść plamkę? Dusty zniknął, a teraz plamka jest... Cóż... Plamka jest 2 metry pod ziemią. Czemu 2 metry pod ziemią? Ale z drugiej... A, dobra, wiem o co chodzi. Ale z drugiej strony nie potrafię kopać tak głęboko, więc po prostu przykryła... Przykryłam go kamieniem. Jest tu tak nudno bez Luli. Obiecałeś, że przekonasz ją, żeby została. Czy ona w ogóle kiedyś nas odwiedzi? Dajmy jej trochę czasu, żeby się zadomowiła, a potem zorganizujemy wspólną kolację. Myślisz, że mogłaby przywieźć Diastiego? Nie sądzę, Cedani. To kota, one nie lubią być zamknięte w klatce przez wiele godzin. W takim razie znajdę nowego zwierzaka, zanim Lili przyjedzie. Do zobaczenia. O! No dobra. Tu jest, widzę, skrzynia, stół. Gobelin, poroże jelenia. Półki na książki, dobra. Co my tu mamy? Królewska sypialnia, lochy. W czym mogę służyć, wasza wysokość? Słyszałem, że możesz coś wiedzieć o śmierci. Opowiedz mi, co wydarzyło się w nocy wesela. Sługa powiedział, że kogoś widziałeś. Kogoś widziałem? Nie, ale znalazłem to. To chyba jakiś rodzaj zęba, tak sądzę. Aha. A skąd masz ten przedmiot? Pilnowałem więźniów, wasza wysokość. Cóż, mogłem wypić drinka lub dwa z innymi strażnikami. W końcu był to czas świętowania. Oczywiście nigdy nie opuściłem lochów. Do końca mojej warty znaczy się... Co się stało na koniec twojej warty? Przeprowadziłem zwykłą kontrolę wszystkich lochów. Tak trochę się chwiejąc. Ale właśnie, tam znalazłem ząb. Gdzie to dokładnie znalazłeś?
W piwnicy z winami, wasza wysokość, ale nie widziałem, żeby ktoś tam wchodził. Cóż, prawdopodobnie wkradli się, kiedy byłeś zajęty piciem. Przepraszam, wasza wysokość, naprawdę. Nie sądziłem, że może stać się coś złego. Tylko się rozglądam. Zostańcie tak długo, jak zechcecie, wasza wysokość. No dobra. Beczki. Grzybki. No nic. Kogo my to dalej? Sypialnia. Tu coś się zmieniło? Chyba nie. Kochanie? Nadal nie mogę uwierzyć, że Talis został otruty. To mogłem być ja. Myślisz, że Lorsunie nic się nie stanie? Iwo wydawał się bardzo zdenerwowany. Jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Jak tylko dowiemy się, kto za tym stoi, możemy odnowić nasz sojusz z Iwo. Kto mógł zrobić coś tak okropnego? To musiał być jeden z gości. Zbieramy dowody. Kiedy będziemy mieli wystarczająco silne poszlaki, zwołamy sąd królewski. W porządku, najdroższy. Miejmy nadzieję, że to zostanie szybko rozwiązane. Chyba pójdę odpocząć. Dam ci teraz odpocząć. No dobra. Nie powiedzieliśmy, że mamy tam jakiś ślad, ale... będzie na to pewnie jeszcze okazja. No dobra, tu... co tu niby mam? Czyżby Zandri? Jak mogę pomóc, wasza wysokość? Przygotowałem stanowisko, gdzie możecie przejrzeć wszystkie zgromadzone dowody. Kiedy znajdziemy przedmioty mogące służyć jak dowód, zostawimy je tam wraz z informacjami, które zebraliśmy na ich temat. Możemy zapytać lordów o przedmioty, które znaleźliśmy do tej pory. Okej. Okej. Czyli co? W ogóle duży ząb. Duży, spiczasty, zwierzęcy ząb. Nie mamy dużych stworzeń w okolicy zamku. Ktoś musiał go zgubić. Okej. Dobra. Powinien zobaczyć, co przyniósł gołąb. Gołąb? Drogi ojcze, jesteśmy na miejscu. Atana jest zupełnie inna niż Davern. Wydaje się, że rozległe ulice Hagos ciągną się bez końca. Azalia z radością by się wśród nich zagubiła. Podróż była męcząca, ale widoki zrekompensowały wszystkie trudy. Gdyby Cedani zobaczyła te pejzaże, twoje uszy odpadłyby od jej pytań. Odpadałyby od jej pytań. Klify i skały rozciągają się na całą Atanę. Sprawia to, że człowiek czuje się maleńki. Hagos leży niczym gniazdo na samym szczycie tych skał i spogląda na wszystko z góry. Teraz rozumiem, dlaczego na sztandarze mają wizerunek gryfa. Przepraszam cię bardzo za te ostatnie tygodnie, które spędziliśmy razem. Uściskaj matkę ode mnie. Twoja Lursulia. Okej. Kontynuuj. Ach tak. Atana jest z pewnością bardzo ładna. Ale może też być bardzo niebezpieczna. Nie chciałbyś dać się złapać tamtejszym wichurom. Powinniśmy odpisać Lursuli. Napisz jej, że dobrze się do nas odezwała. Naturalnie. A co mam ją zapytać? O co? Nie jestem pewien. Może dziewczynki będą mieć jakieś pytania. Naturalnie, dajcie mi proszę znać, kiedy będziecie gotowi nadać list. Okej. Okay. Czyli co? Podsumowanie. Dobra, i tu widzę, mamy też ulepszenia.
Utrzymanie armii. Okej. Do 1000. Nie mamy żadnego terminu z tego co widzę. 160, czyli tak, 100 i tu jest 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, nie? Dobra, 1000, okej, czyli 1000 trzeba mieć. Twoja armia potrzebuje jedzenia i zapasów, aby być w pełni sił i gotowa do bitwy. Okej, aha, to jest utrzymanie. Im więcej masz armii, tym więcej zapasów będzie potrzebować na jej utrzymanie. Aby opłacić utrzymanie wojska, wystarczy kliknąć przycisk zapłać. OK. Koszt zostanie dodany do podsumowania poniżej. Jeśli nie zapłacisz kosztów utrzymania wojska, stracisz kilku żołnierzy. O, cię cholera. Mamy 53 w sumie, więc utrzymanie armii tu widzę jest. Odjęło te 4. Czyli co, ja muszę... Aha, armia nie... Nie nakarmiona, a to nakarmiona, okej. Okay. Czyli tak, 4 wojska mi odejdą. 4 żołnierzy. Nie, to na to nie możemy pozwolić. O. Dobra. Teraz tak, stajnie. Minus 25 złota, mamy 30 w sumie. I teraz tak, bank... No, dobra, i tu wszystko widzę jest na... Okej, okay. Pole treningowe, minus 35. Otrzymaj 10 do armii tygodniowo. Odblokuj eksplorację 7 dodatkowych lokalizacji na mapie. Aha, dobra, na razie to żadnego tam nie odblokowali. Znaczy mamy 3 i tam jeszcze nie wysłaliśmy nikogo, więc na razie się z tym mogę wstrzymać. Karnawał, jednorazowo dodaj 5 do poziomu zadowolenia wiśniaków. Aż 30. Wow. Generał będzie dostępny podczas bitwy. Okej. Okay. No ale to chyba mamy jeszcze trochę czasu. Wydaje mi się. Więc będziemy działać na w dobre imię Davern. Więc ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Było wesele, było nieprzyjemne sytuacje, że tak to nazwę, i zaskakujące. Nie wiem, może jakbym te obozy radowiańskie zniszczył, to może by się troszeczkę inaczej to potoczyło. No ale nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dobra. Dzięki serdeczne za dzień dzisiejszy. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i tyle. Miłego dnia wam życzę i do następnego. Heja!